W składowisku dziennikarze śledczy Radia Z i Radio Z.pl odkryli pojemniki z chemikaliami w miejscowości Rojków w gminie Poświętne. To 40 km od centrum Warszawy. Na placu i w hali jest około 600 ton odpadów groźnych dla życia i zdrowia. Prokuratura potwierdza, że pochodzą z państwowej fabryki Nitrochem w Bydgoszczy. Nieruchomość wynajęła firma, która miała pozwolenie na działalność recyklingową. Zwiozła odpady na działkę, a potem zniknęła. Z problemem zostali właściciele nieruchomości. Mamy poczucie beznadziejności i brak wiary w siłę państwa, mówi nam jeden z nich, Władysław Stańko. Gdyby organy zadziałały w taki sposób, jaki powinny, i w tym momencie, kiedy ja to zgłaszałem, bo ja zgłaszałem jako właściciel, ja zgłaszałem wszystkim i mam dokumenty, potwierdzenie odbioru. Gdyby oni zareagowali w tamtym momencie prawidłowo, nie byłoby tutaj żadnych odpadów. Państwowa spółka Nitrochem S.A. twierdzi, że nic nie wie o tym nielegalnym składowisku. Zapewnia o gotowości współpracy przy ewentualnym unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z zakładu. Wszystko, co istotne. Immunitet sędziowski parlamentarny trzeba znieść, obiecywał PiS przed wyborami w 2019 roku. I co? I nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Radio Z i Stowarzyszenie Demagog zaczynają właśnie akcję weryfikowania obietnic rządzących. Immunitetów nadal nie zniesiono, ale nie uważam, żeby miało to zbawić nasz system parlamentarny, komentuje profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli szukamy przyczyn niskiego poziomu legitymizacji polityki w polskim społeczeństwie, to myślę, że jednak kwestie ewentualnego nadużywania immunitetu przez parlamentarzystów chyba nie są mimo wszystko głównym problemem i główną inspiracją do tego, żeby wyborcy nie ufali ministrom, posłom czy senatorom. Zgodnie z zapowiedziami PiS-u sprzed lat, parlamentarzyści mogliby być pociągnięci do odpowiedzialności karnej bez możliwości zasłaniania się immunitetem. Mamy 7:58. Teraz gość Radia Z i Beata Lubecka. A my już tutaj dyskutujemy żywo o polityce śmieciowej. Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu Suwerennej Polski i z tak zwanego obozu, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Dzień dobry. To jest taka Zjednoczona Prawica. Można różnić się w sprawach, które są ważne dla Polski i wypracować wspólny kompromis. Tak, oczywiście. To jest taka Zjednoczona Prawica, jak ja jestem baletnica. Dlaczego pan jest takim awanturnikiem? Ale możemy przejść do merytorycznej dyskusji. Nie, zaraz przejdziemy. Tylko dlaczego pan jest takim awanturnikiem? Nie jestem awanturnikiem. Na ostatnio zakłócał pan konferencję Jana Grabca. Redaktor, czy pani uważa, że politycznym awanturnictwem nie jest dezinformowanie i kłamanie opinii publicznej? Ale to można zorganizować swoją konferencję i powiedzieć, proszę państwa, Jan Grabiec powiedział nieprawdę, a nie, przychodzi pan, popycha. Nie, a widziała pani całość, czy tylko materiał platformy? Widziałam. I co pan robił, pan Grabiec? No, co robił generalnie? No, próbował się jakoś dorwać do mikrofonu. Nie, jak ja już mówiłem, to próbował akurat tak stworzyć atmosferę, żebym akurat nie informował o tym, co jest przede mną. Ale po co w ogóle przychodzić na konferencję? Ale dobrze, ale pani redaktor, można zrobić swoją konferencję. Pani redaktor, dzisiaj jesteśmy świadkami sprawy, które dotyczą środowiska i bezpieczeństwa, masowej dezinformacji. Ale mogę dokończyć? Nie. Zaraz do tego przejdziemy. Naprawdę, bo to jest bardzo ważna sprawa, tylko chciałabym dokończyć ten wątek, żeby nie było tutaj bałaganu. Postawiła pani tezę i ja nie mogę się wypowiedzieć. Okay, Mikołaj pyta, czy nie wstyd panu, żeby zamiast zajmować się właśnie sprawą nielegalnych wysypisk, zajmuje się pan zakłócaniem opozycji. Da mi pani odpowiedzieć, czy Zaraz pan odpowie, a czy może pan najpierw odpowiedzieć na to pytanie od Mikołaja, od naszego słuchacza? Mogę odpowiedzieć i odpowiadam. Chciałem pana poinformować, że przeprowadziłem 11 ustaw, które dotyczą zwalczania przestępczości. Jeżeli chodzi o tą konferencję, mam przed sobą decyzję starosty Wołomińskiego z 2015 roku. Tu mają państwo ulotkę wyborczą tego pana, który podjął decyzję o tym, aby paleta odpadów niebezpiecznych znalazła się w Wołominie. Sądzę, że opinia publiczna powinna o tym wiedzieć. Zaraz do tego przejdziemy, ale dlaczego pan się tak zachował? Czy to będzie teraz taki stały standard, w cudzysłowie standard, że pan jako wiceminister, czy też pana kolega Janusz Kowalski będzie przychodzić na konferencję? Pani redaktor, czy takie same pytanie zadawała pani posłowi Kierwińskiemu, który przerwał w Ministerstwie Zdrowia konferencję? Tak. I co pani uważa na ten temat? A jeżeli ktoś przychodzi z dokumentami, zadaje proste pytanie, czy akurat pan poseł pamięta właśnie tego pana Łosana i pan poseł zaczyna krzyczeć i nie chce odpowiadać, to znaczy, że opinia publiczna ma być dezinformowana? Mamy okłamywać ludzi, kto jest odpowiedzialny? Ba, gdybyśmy 2 tygodnie temu w tym studio powiedzieli, co ja myślę na temat kompetencji samorządu gospodarki odpadowej, to na drugi dzień miałbym konferencję Koalicji Obywatelskiej, która by powiedziała, że chcę łamać konstytucję, ponieważ chcę zabrać kompetencje ze strony samorządowej. Wszystkich tych sprawach, zarówno Zielona Góra, mam przed sobą tą decyzję, 2012 rok, szanowni państwo, Zielona Góra decyzja. Tu ma pani paletę odpadów niebezpiecznych, na które zgodził się starosta Platformy Obywatelskiej. Był wyrok Naczelnego Sądu... Ale prezydent Zielonej Góry starał się o dofinansowanie. Przecież pisał listy i do premiera, i do ministra ochrony środowiska. Wtedy to się chyba tak nazywało wasze ministerstwo, teraz nazywa się Ministerstwo Klimatu. I też wnioskował o dotację do wojewody. I dwa razy pocałował... O marszałku pani zapomniała.
Bo marszałek jest właściwym organem, który powoduje... A wojewoda już nie, tak? Ale ja nie powiedziałem, że jeżeli chodzi o refinansowanie... Wojewoda może umyć ręce. Nie, precyzujmy i mówmy to, co jest w prawie, a nie to, co w tej chwili jest elementem propagandy ze strony Platformy Obywatelskiej. Więc zacznijmy od tego, że Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że za uprzątnięcie tych odpadów odpowiedzialny jest samorząd. Panie redaktor, naprawdę przez 15 czy tam 10 lat nie było 20 milionów, w tej chwili to jest większa kwota, na sprzątnięcie tych odpadów. Naprawdę przez tyle lat pani marszałek zarezerwowała swoim budżetem, a zgodnie z artykułem 26 ustawy o odpadach, może to refinansować. 2,5 miliona euro na lata 2021-2027 na odpady. Naprawdę sytuacja, kiedy przerzuca się odpowiedzialność na rząd za decyzję strony samorządowej, stan prawny byłego rządu, marszałka województwa, na obecną ekipę rządową jest co najmniej, delikatnie mówiąc, nie na miejscu. Pan się skupił na Zielonej Górze, natomiast na przykład jest też sprawa w Wołominie, jest też nielegalne wysypisko i tam akurat burmistrz mówiła, że naprawdę nie stać ich na to, żeby coś z tym zrobić. Generalnie to jest koszt 200 milionów złotych, czyli tyle wynosi budżet, prawie tyle wynosi budżet tej gminy. W związku pani z tym, redaktor, tylko ja mam pani, tu pani burmistrz proste... prosiła o uruchomienie rezerwy. W takim razie pytam, czy rząd pomoże takim samorządom? Pani redaktor, przede wszystkim zacznijmy, że moce muszą istnieć, jeżeli chodzi o spalanie, bo są zbyt długie kolejki na to, żeby unieszkodliwić tego typu odpady. Dlatego uruchomiliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska specjalny program, który dotyczy budowy nowych instalacji do termicznego zagospodarowania odpadów, które dłuższe perspektywy... Kiedy uruchomiliście ten program? On był od dawna, ponad rok funkcjonuje, w tej chwili trwa nabór, będziemy ogłaszali, kto będzie budował te nowe instalacje. Chciałbym zwrócić uwagę, albo poprosić, za pośrednictwem Radia Z, pani redaktor, do wszystkich polityków opozycji, że jeżeli tego typu instalacja będzie powstawała, to żeby nie jechali jej blokować, bo na razie walczymy, można powiedzieć, w tej chwili z czymś takim, że z jednej strony oczekujemy usunięcia, ale z drugiej strony, jak ma powstać taka instalacja, to mówimy, żeby ona nie powstawała. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Naprawdę nie chce mi się wierzyć, że w tym kraju samorząd nie jest w stanie zauważyć ponad 800 transportów odpadów niebezpiecznych, które są porzucane nielegalnie na podstawie również decyzji. Rząd umywa ręce, z tym muszą nie umywa, sobie, ale z tym rąk. Muszą sobie poradzić samorządy. Nie umywa rąk, ja pytam, przejdę tylko to liczb. Dobrze, bo to ja pani pytała. Dobrze, to ja tylko zapytam, czy jedynym w takim razie na razie póki co pomysłem, jak sobie z tym poradzić, pomysłem rządu jest to, że poskarżycie się do Komisji Europejskiej na Niemcy, a potem być może będzie wniosek do TSUE i oczekujecie, że to niemiecki rząd się tym zajmie i będzie wywoził tak, ale to jakby nie mieszajmy tych wątków. Zacznijmy od tego, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył ponad 400 milionów złotych na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, na przykład w powiecie sochaczewskim, miejscowość Rybno, tam na przykład tego typu sytuacja miała miejsce. Refinansowanie również ze stroną samorządową. Z Platformy Obywatelskiej to ponad niecałe 120 milionów na ten cel przeznaczyła, ale jeżeli chodzi o to odpady. Nie mieszajmy, odpady niemieckie tutaj w tym wypadku dotyczą na przykład Tuplic, województwo lubelskie, gdzie porzucono 20 tysięcy ton odpadów i zgodnie z prawem europejskim strona niemiecka ponosi odpowiedzialność za tego typu działalność podmiotu, który przyjechał oraz wydawał zgodę, kraj, w tym wypadku landowy, ale nas to nie interesuje w tym z perspektywy sporu pomiędzy Polską, a pomiędzy Republiką Federalną Niemiec. To jest naturalne postępowanie. Musimy to rozjaśnić, ten obraz, bo pan teraz tutaj przywołuje konkretny przykład, tak przykładów pewnie można mnożyć. Czy wiecie chociażby, ile jest takich niebezpiecznych składowisk? Czy macie chociaż ewidencję? Ile jest takich niebezpiecznych składowisk i gdzie one się znajdują? Nie jest żadne ujawnienie przez dziennikarzy, tylko to jest absolutnie analiza i też zrobienie takiej listy w ramach, można powiedzieć, mapowania kraju bomb ekologicznych. I kiedy przyglądamy tą listę, niestety identyfikujemy, że te bomby istnieją mniej więcej od lat 90. Dobrze, ale ja pytam, czy macie taką... Mamy, tak. I tak, to mamy. Ile jest takich niebezpiecznych składowisk? No, to jest lekko ponad 200 tylko i wyłącznie płynnych oraz będzie około 200 zmieszanych, czyli i odpadów niebezpiecznych i tych, które podchodzą do gospodarstw domowych. Przy czym te nowe, które się pojawiają jako ten nowy przywóz, praktycznie są już w minimalnej liczbie, dlatego że pamiętajmy o tym, że to jest bardziej ujawnianie tego, co jest historycznie. To znaczy ta liczba, ona w pewnym momencie rosła. Ale zrobiliście taki bardzo szczegółowy audyt? Mamy. Zrobiliście taki szczegółowy audyt? Dwa lata temu chyba był zrobiony na moje polecenie. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic też jest mocno zaangażowana w ten temat, zresztą też tam podnosiła alarm, że... Medialnie, bo jakby jako radna tamtejsza, kiedy jeszcze tam była, to podnosiła alarm, że... No rzeczywiście, nic nie zrobiła jako radna, ale okej. Okay, że mamy w kraju około 500 takich zweryfikowanych toksycznych składowisk. No dobrze, rozumiem, ale ona nie ma dokumentów, nie zna stanu faktycznego. Czyli jest około 400, tak? Rozumiem. To liczbę dokładną nie można w tej chwili podać, bo to zależy, kto jak identyfikuje. Czy identyfikujemy tylko i wyłącznie odpady płynne, niebezpieczne? Pytanie o wielkość i oczywiście pytanie jest w tej chwili o
decyzje administracyjne co do usunięcia. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, pani redaktor. Ja wczoraj poleciłem przejrzenie postępowań administracyjnych, że rząd jako administracja centralna nakazuje uprzątnięcie tego typu działalności lub też zatrzymanie podmiotu. Wie pani, że sąd administracyjny stwierdzał, że nie mamy tego prawa, dlatego że stan prawny z 2013 roku na podstawie rozporządzenia, które sformułował rząd Platformy Obywatelskiej, jest prawem nabytym. I ja nie mam prawa tego cofnąć, bo Skarb Państwa by płacił odszkodowania z tytułu naruszania. Czyli rozumiem, że macie związane ręce, nie możecie zrobić nic, tak? Nie, nie mamy związanych rąk, ja do tego tak nie będę podchodził. Po pierwsze, polski podatnik nie będzie płacił złotówki za te niemieckie odpady, dlatego postanowiliśmy pójść do TSUE i odpowiedź ministra z środowiska strony niemieckiej jest absolutnie skandaliczna. Nas to nie interesuje, czy to jest poziom landowy, czy też Republiki Federalnej Niemiec. Mają za te 35 tysięcy ton zapłacić. Brytyjczycy mieli takie porzucenia i zapłacili. Samorządom? Cały czas się mówi, że podatnik ale to już, nie będzie. To podatnik odpowiadam. Płaci na przykład swoim szacunkiem za różne reklamy lasów państwowych, bo to wszystko przecież jest... Ale lasy państwowe oddzielnie sprzątają. Czy też płaci za pikniki 800 plus pani i na redaktor, to są pieniądze. Ale nie róbmy propagandy. No dlatego, nie to propaganda, bo ja już pani no odpowiedziałem. Pani mnie zadała pytanie, czy może pomóc państwo. 400 milionów, to jest mało według pani? 400 milionów przeznaczyć na tego typu cel? No. Plus jeszcze... ale pani redaktor, 400 milionów? Nie jest skoro, sztuką. Skoro pani likwidacja redaktor, składowiska w Łominie to byłoby 200 dobrze, milionów. Dobrze, ale ja odpowiem, ale to są pani redaktor zaniedbania po 89, to proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś stworzył przepisy, które dały Eldorado przestępcom środowiskowym, to trudno, żebyśmy w ciągu roku byli w stanie wszystkie te miejsca zlikwidować z jednego prostego powodu. Po pierwsze, moce, które mogą to unieszkodliwić. Dlatego program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczy powstania nowych obiektów, które będą mogły to unieszkodliwić. Do tego dodatkowe pieniądze, które służą właśnie na unieszkodliwienia tego typu miejsc, plus część tych praw musi mieć zakończone postępowanie administracyjne. Satysfakcją przyjmuję fakt, lepiej późno niż wcale, że prezydent Rafał Trzaskowski na przykład takie miejsce miał, pani prezydent decyzję wydała. I jak ta sytuacja w Zielonej Górze się zdarzyła, postanowił dać pieniądze i sprząta. Bo jakby się zapaliło, to by rząd był winien, a to, że jest w jego kompetencji, to... Czyli, i teraz jest pytanie... razem winny był Trzaskowski. Nie był, no. Ale nie powiedziałem tego, należy go dowchodzimy do... Proszę nie sprowadzić dyskusji do absurdu. Jest 8:12, ja teraz muszę postawić pauzę. Tak jest, cały czas jesteśmy w internecie, ale teraz już będziemy tylko w internecie. Na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Jacek Ozdoba też z nami zostaje. To jest gość Radia Z. No i gościem Radia Z to jest Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i też rzecznik suwerennej Polski. Dlaczego nie tylko w internecie? Internet jest bardzo ważny. Pan doskonale wie, jaka jest siła internetu. Teraz to jest generalnie... Chociaż radio też dla mnie jest istotne. Ale oczywiście, że tak. No tym bardziej, że codziennie słucha tego miliona, kilka milionów ludzi, więc jak najbardziej tak. Wracając do sprawy śmieci. Czyli rozumiem, że uruchomiliście ten program, no i w takim razie, kiedy te 400 składowisk zniknie? No te 400 składowisk oczywiście nie jesteśmy w stanie, nie jestem pani w stanie co do jednego miejsca powiedzieć, jak to będzie mapowane, czy też jak to będzie wyglądało z perspektywy kraju. Dlatego, ale wybuchają część tych, pożary, pan doskonale ja rozumiem, też sobie zdaje ja rozumiem, no bo strona samorządowa na to pozwoliła i trudno, żebyśmy w tej chwili jakby ponosili konsekwencje błędnych decyzji, jeżeli chodzi o tryb administracyjny, ale my bierzemy odpowiedzialność i tam, gdzie to możemy, to oczywiście podejmujemy działania. Ale pani redaktor, to jest perspektywa na pewno nie roku, nie dwóch lat. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że materiały, które są dzisiaj przedstawiane, czy te porzucenia, to jest perspektywa, która dotyczyła działalności po 89 i na pewno to, co było decyzją o zmianie rozporządzenia, pan Serafin napisał do pani minister środowiska Platformy Obywatelskiej w 2013 roku o tym, aby zmienić rozporządzenie w sprawie oddziaływania na środowisko. Mówiąc wprost, dla Platformy odpady nie były negatywne dla środowiska, ale to jest ważne, dlatego, że to spowodowało wysyp. Ale sam szacunkiem, Platforma przestała rządzić w 2015 roku. Ale my mamy brać za to odpowiedzialność i o tym nie mogę powiedzieć, tak? Jak była historia. Nie, chodzi o to, żeby już myśleć do przodu, co ale z tym zrobić. Ale powiedziałem zrobić. Przecież pani, że nowe no, spalarnie tak, ale, i do tego tak, jest tylko, jeszcze dodatkowy fundusz. Ile to zajęło? To, co zrobicie, to zajęło tyle, a tyle zajęło mówienie, co to, ile złego zrobiła no, Platforma. No bo to precyzyjnie powiedziałem co tego, dlatego musiałem jeszcze rozróżnić kwestie odpadów niemieckich i te pozostałości. Ale pani redaktor, ja bym chciał, jeżeli mogę za pośrednictwem też Radia Z zdementować pewną rzecz co do importu śmieci do Polski. Mam przed sobą decyzję, które mogę pani zostawić, jakby pani była zainteresowana. Tak, tak. Proszę mi zostawić. Salwador 100 ton, 2014 odpady niebezpieczne. Wenezuela 30 ton odpady niebezpieczne. 150 ton Ghana odpady niebezpieczne. Wenezuela 2015 to są 100 ton do importu do Polski. 20 ton kolejna Ghana i tak mogę wymieniać. Tutaj mamy jeszcze Niemcy 2000 ton, Włochy 1500 ton, Włochy 2000 ton. No i o czym to niby miałoby świadczyć? Nie, ponieważ jesteśmy świadkami pewnej dezinformacji, jeżeli chodzi o podawanie liczb. To, co jest przedstawiane przez Platformę Obywatelską,
Europejską, jest podawaniem liczby dotyczącej surowców i rekultywacji. W ramach swobody przepływu towarów kraj członkowski nie może całkowicie zakazać, ale do importu surowców, to co się nazywa śmieci, według takie powszechne odpady komunalne, zostały zakazane w 2018 roku. Była to nowelizacja ustawy o odpadach i nie importujemy w tej chwili w żaden sposób tych śmieci, na przykład, które zalegają w ramach tych 20 tysięcy tupiców. Ale jednak pan mówi, że tutaj Platforma manipuluje jakimiś danymi. No, manipuluje. No dobrze, ale wy porównujecie to, co się wydarzyło przed 2013 roku, a po tym, co się wydarzyło po 2013 roku. No, ale nie, mówimy te same dane. No nie. No, a nie są te same dane? No dobrze, chwileczkę. Ale czy w 2013 roku weszły jednak w życie przepisy, które już nie wymagają, żeby do statystyk włączać odpady z tak zwanej zielonej listy, czyli na przykład jakieś stłuczone szkła, makulatura, tak zwane pytaski, ale pani redaktor, ale dlatego ja przyniosłem pani konkretne decyzje administracyjne, które dotyczyły Salwador również tu jest jako ciekawostka, po 100 ton 3 razy, decyzja 300 ton przyjechało, odpadów niebezpiecznych. I kiedy ale przyjechały? Dlaczego? Ghana? No to jest 2015. Ghana 2015, Salwador 2013, ale ja mówię, 2014... Nas tutaj 2008, 2011 Włochy. Skąd przyjechały te śmieci, że z całego świata są tutaj sprowadzane? A były. Ja mówię też o tym, że chcecie porównywać, powiedzieć, że za Platformy to ojej. Ale dlaczego mówimy śmieci, pani redaktor? Na surowce. Odpady. Ale dlaczego mówimy na surowce? Ale pani redaktor, czy naprawdę... ja mam prośbę może do Radia Z. Zaproście przedsiębiorcę, który produkuje nawozy i importuje surowiec służący do tych nawozów, ponieważ polski rynek tym nie dysponuje. I również Donald Tusk mu powie, że on jest co, bandytą? No na litość boską. Dlaczego Platforma Obywatelska pozwalała ściągać odpady niebezpieczne? Dlaczego Platforma Obywatelska pozwalała... Chcę powiedzieć, że za waszych czasów już w ogóle nie ma odpadów niebezpiecznych. Redaktor, to jest działalność nielegalna i podnieśliśmy dolną i górną granicę odpowiedzialności karnej do 12 lat. Panie redaktor, a co nie ścigamy, a te ujawnienia i tak dalej, to co, z czego się wzięły? Panie redaktor, a system SENT sprawił się w mafii paliwowej? No wiem, że tam chodzi o to, żeby to jakoś monitorować cyfrowo. A kto wprowadził system SENT? Rząd Zjednoczonej Prawicy. Tak, kto zakazał importu śmieci? W 2021 roku, tak. Dobrze, ja mam proste pytanie. Jakby pani chciała kogoś kontrolować, informując go 7 dni wcześniej o tym, że jest kontrola? No to nie, to nie ma sensu. A wie pani, kiedy to zostało zniesione? Zarządu Zjednoczonej. Tak? No a to było... No, ale co, to nie jest ważne? No to dlaczego w takim razie cały czas powie 500 tych... No dobrze, ale ja mówię o tym, że zaczęliśmy wchodzić w spór polityczny, bo już widzę, że jakby tutaj w tle są wypowiedzi polityków. Trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą. Jaki polityk dzisiaj ma problemy i ma zarzuty z tytułu udziału w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadową? No proszę, bo pan mnie oświeci tutaj, proszę. Włodzimierz K i Rafał B. Aha, no ale to nie jest istotne? A może dlatego jest taki wściekły atak Platformy Obywatelskiej właśnie na Inspekcję Ochrony Środowiska? Ja mam jeszcze jedną prośbę. Właściwie apel do wszystkich polityków. Ja rozumiem spór polityczny. Możecie atakować polityków, bo tak prawa polityki. Ale naprawdę od Straży Pożarnej, urzędników, inspektorów ochrony środowiska, którzy pracują tam 20 lat dzień i noc. Naprawdę ataki agresywne, wyzywanie od pisowców, od jakichś pseudoekspertów jest czymś, co jest absolutnie skandaliczne. Jeszcze chciałbym jedną rzecz zwrócić uwagę. Polska dzisiaj ma najlepszy pomiar zanieczyszczenia powietrza. I to nie jest ocena ekspertów, tylko Komisji Europejskiej. No dobrze, to w takim razie dlaczego podczas tego sztabu kryzysowego tam w okolicach Zielonej Góry siedzieliście w maseczkach? Nie siedzieliśmy na sztabie. No były takie zdjęcia. No. Dobrze, widzi pani. No i pani dała się złapać na fake news, ale nie, no to przecież po prostu... były takie zdjęcia. No nie, no, ale siedzieliście to ja już pani w tej chwili za chwilę pokażę to zdjęcie. Nie, a mówiliście, bo to... że nie ma żadnego zagrożenia. Pani redaktor, zacznijmy od tego, że z panią minister byliśmy kilka metrów od ognia. I tam maska była z uwagi na pyły i prowadzenie akcji. Aparatura... A tam gdzieś siedzieliście w sztabie kryzysowym? To nie był sztab kryzysowy, tylko to był pojazd, który znajdował się 15 metrów i wróciliśmy z dworu, ktoś zrobił zdjęcie, następnie było zdjęcie masek, bo tam już nie było potrzeba. I to zrobiono, że tak powiem, całą propagandę 7 kilometrów dalej, niby chodziliśmy w maskach. Sztab kryzysowy odbywał się w zupełnie innym miejscu i tam nikt nie potrzebował masek, dlatego że i Inspekcja Ochrony Środowiska, i Wojska Chemiczne, i Straż Pożarna weryfikowała zanieczyszczenie powietrza niezależną aparaturą na różnych wysokościach i informowała o tym, że nie ma zanieczyszczenia powietrza, które wskazuje na to, że jest przekroczenie. No tak, mówił pan wczoraj o tym też szeroko w Sejmie generalnie. Ale wie pani, co zrobiła pani marszałek Polak po tym, jak dowiedziała się pod trzech służb? Wyszła do kamer i powiedziała, nie weryfikują zanieczyszczenia powietrza. Czy to ręce opadają? Co więcej, powiedziała ewakuację. W zeszłym roku była rtęć, no ale w tym roku wymyśliła ewakuację.
Nie wiem, czy pan słyszał o ostatnim odkryciu naszych dziennikarzy śledczych. Odpady po produkcji trotylu na kolejnym nielegalnym składowisku. To jest w miejscowości Rojków, w gminie Poświętna, 40 km od Warszawy. Rozumiem, ale to chyba nie jest nowa sprawa, tylko z tego, co pamiętam, to przewiezienie było kilka lat temu i to jest postępowanie, które jest wyjaśniane w ramach organów ścigania. To świadczy o tym. Panie redaktor, też pamiętajmy. Tylko dlaczego, jak to się dzieje, że rzeczywiście to potwierdziła naszym dziennikarzom śledczym prokuratura, faktycznie, że toczy się śledztwo i że śledczy postawili zarzutu 11 osobom, ale nie właścicielowi firmy Kraft Chemical Group, który według informacji nieoficjalnych uciekł za granicę. No, pewnie jest list gończy w ramach postępowania. Ale śledztwo też nie objęto, który też tutaj pojawia się w tej sprawie, Adama Cecha, który według pełnomocnika właścicielki terenu nielegalnie na kilkanaście miesięcy przejął nieruchomość po firmie właśnie Kraft Chemical. To odróżnijmy też kwestię legalnie działającej firmy, bo też nie chciałbym, żeby też niektóre podmioty były krzywdzone pod tym kątem, a no z tak, działalnością to, że... przestępczą, zorganizowanych grup przestępczych. I pani redaktor... Tylko, że Adam H. akurat okazuje się, że sprawdziłam, pojawiał się w sprawie afery Skok Wołomin i prokurator zarzucił mu wyłudzenie 3 pożyczek na łączną kwotę 10 milionów złotych i płatną protekcję. Pani redaktor, jeżeli się okazuje, że ten człowiek jest związany z tą sprawą, ja nie jestem oczywiście rzecznikiem prokuratury, żeby wypowiadać się na ten temat, ale jeżeli tak się okazuje, to oczywiście mam nadzieję, trzymam kciuki, żeby był w więzieniu i żeby odpowiedział za to, co robi. Pragnę zwrócić uwagę na to, że... Ale jak to się dzieje, że taki człowiek, który już był... Nie znam tych... Który miał tego typu zarzuty. Na którym etapie były te zarzuty, jakie były okoliczności, no... byłoby to niewłaściwe, gdybym oceniał w tej chwili tylko informacje na podstawie tego, co pani wierzy, ale panie redaktor, mnie to nie interesuje, szczerze mówiąc. Tak samo mnie interesuje... No nie, no jednak ale nie, ciekawe, ja mówię, ale daj nie dokończyć. Panie redaktor, nie interesuje mnie, czy to będzie ktoś powiązany z prawicą, lewicą, czy to będzie ktoś związany z jakimiś innymi opcami. No jeżeli jest przestępcą środowiskowym... Ale że zwoził śmieci, czy też odpady człowiek, to powinien który siedzieć. Jeżeli na bakier z prawem? Jeżeli zwoził, jeżeli prowadził, to powinien siedzieć i jeżeli nie było prawo mocnego, to nie można było też mu zakazać, proszę zwrócić uwagę. Może był niewiniony, nie znam tego postępowania, ale mnie to nie interesuje. Pani redaktor, ja chcę zamknąć każdego, kto dzisiaj szkodzi środowisku, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadową. Dlatego podniosłem kodeks karny, dolną i górną granicę odpowiedzialności karnej, bo mogę pani przynieść tu stos dokumentów, które są grzywny i zawieszenie. Panie ministrze, samo ściganie nie wystarcza. Ale efekt mrożący jest... Trzeba to eliminować. Ale powiedziałem pani, jaki jest plan. To proszę jeszcze raz powtórzyć, żebyśmy zamknęli to. Bardzo proszę. Budowa nowych instalacji dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby moce przerobowe i koszt rynkowy był coraz mniejszy. Oczywiście weryfikowanie strumienia, czyli dalsze działania Inspekcji Ochrony Środowiska, prokuratury, policji, czy też system SENT, kodeks karny, nowe nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i oczywiście nowe środki finansowe, które będą trafiały na rzecz po prostu tych środków, które będą wspierały samorząd. Panie redaktor, ile będzie tych środków, które będą wspierały samorządy? To będzie projekcja, że chodzi na wiele lat, więc chciałbym mówić w tej chwili w imieniu Narodowego Funduszu. Jakie kwoty wchodzą w grę? Podejrzewam, że to będą musiały być takie jak w tej chwili, 400 milionów jest już w tej chwili wydane, więc na pewno to będzie więcej. Panie redaktor, przestępcy środowiskowi... I to jest plan, który teraz wypracowaliście, tak? Nie, wcześniej, zanim to w ogóle się wydarzyło. Tak jak mówiłem, ten plan został rozpoczęty, można sprawdzić na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Panie redaktor, przestępcy środowiskowi przez 10 lat płacili na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 1 milion złotych. Wie pani, ile wpłacili w 2014 roku? Niech pani zgadnie. Może pani o 100 tysięcy powiedzieć. 100 tysięcy? Tak. Nie. No dobrze, no to wyniesz aż 1500 zł, więc jeszcze się pani mieściło. Ale dzisiaj jest nawiązka do 10 milionów. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych. No tak, a wie pani, jak pracowała Inspekcja Ochrony Środowiska kiedyś? 8:16. A dzisiaj 24-godzinny tryb. Nie, no cieszę się, że wprowadziliście ten system SENT. Naprawdę jest to jednak jakiś krok do przodu. Natomiast... Jeszcze go rozszerzymy. To mogę to powiedzieć w Radiu Z jako nową informację. A tak, od kiedy go rozszerzycie i w jakim zakresie? Decyzja na czym będzie polegało to decyzja o rozszerzeniu tego? Była wiele miesięcy temu. Zmapowaliśmy. Rozszerzenie będzie dotyczyło największej problematyki, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadów. Proszę, wytłumaczyć naszym słuchaczom, co to jest ten system SENT, bo jak rzucamy taką nazwą, ja rozumiem, bardzo to dobrze. Generalnie to można ma nie pani wiedzieć. Rację. Ma pani rację. Chodzi o to, że jeżeli ktokolwiek dzisiaj transportuje odpady w ramach transgranicznego przemieszczania, na przykład przejeżdża z jednego kraju do drugiego przez terytorium Polski, musi po przekroczeniu granicy włączyć geolokalizację i wtedy widzimy z czym, gdzie, jak jedzie. Tu ma karę w ramach systemu SENT i oprócz tego jest jeszcze kodeks karny i wszystkie inne przepisy dotyczące. Czy można powiedzieć, że na bieżąco w ramach również bazy danych odpadowych, która uszczelniła system, weryfikujemy, gdzie to było. Oczywiście pamiętajmy i o tym, i czy można powiedzieć, że kierowcy, którzy wjeżdżają właśnie z takim transportem do Polski, rzeczywiście tego przestrzegają, prawda? Czy były już jakieś przypadki, że
No nie włączano tej geolokacji. Panie redaktor, mało powiedziane. Na początku mieliśmy masowe akcje, które zawracały wręcz transporty zarówno z Litwy, jak i z Niemiec. 17 tysięcy kontroli 2022, ponad 800 nieprawidłowości. Nie tylko samo niewłączanie było problemem, ale to, że fałszowano dokumentację w postaci, że miało przyjechać na przykład, nie wiem, recyklaty, czy też metale do huty, a przyjeżdżały na przykład odpady niebezpieczne. A więc... co to są recyklaty? To są na przykład do recyklingu, tak? Różne takie elementy, które służą na przykład, nie wiem, stłuczki, czy też do tworzyw sztucznych, które są potrzebne do przemysłu. Czyli tak zwane zielone odpady, tak? No, czy też odpady z zielonej listy? Między innymi, tak. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy ma do pana pytanie, więc przekazuję. Tylko w 2021 roku policja stwierdziła 296 przestępstw nieodpowiedniego postępowania z odpadami. Dlaczego pana kolega, minister Ziobro, nie pomaga mieszkańcom ofiarom tych przestępstw i nie finansuje likwidacji znajdujących się w ich pobliżu składowisk niebezpiecznych odpadów? No nie, ale pani Kucharska-Dziedzic jakby tu rozumie mi intencje, ale pomyliła pewne pojęcia, dlatego nie, że... Pani Kucharska ma taki pomysł, żeby pomagać tym mieszkańcom i samorządowcom, finansując to z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, tak zwanym Funduszu Sprawiedliwości. Bezpośrednio fundusz nie może realizować refinansowania w ramach artykułu 26a ustawy. Ale przecież można zmienić prawo. O odpadach. Ale można zmienić prawo. Ale... Dla was to jest tak. Pani redaktor. Jak bardzo nam na czymś. Dobrze, zależy. Ale ja teraz wyjaśnię. Przestępcy środowiskowi, którzy popełniają przestępstwa z tytułu artykułu 183 czy 186, czy przestępstwa odpadowe, czy transgraniczność, wpłacają, jeżeli robią to w sposób umyślny, a w większości jednak robią w sposób umyślny, mogą wpłacić, jeżeli sąd tak orzeknie, nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska do 10 milionów złotych. To jest podobny schemat, jak w przypadku Funduszu Sprawiedliwości. Przestępcy wpłacają i może to być refinansowane na pomoc osobom pokrzywdzonym. I wtedy można kupić za to Pegasusa. Który służy do działań prewencyjnych i zwalczania przestępczości. A tutaj właśnie, tak jak państwu przekazywałem ten dokument, to jeżeli te pieniądze wpłyną na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a wiemy, że takie postępowania będą, to te pieniądze będą trafiały właśnie na cel unieszkodliwienia tych odpadów, więc można powiedzieć trochę w innym kącie, czy właśnie w innej drodze, ale jednak intencje... Czyli te nawiązki będą trafiać do samorządowców, tak? Znaczy, no, poprzez refinansowanie artykułu 26a ustawy o odpadach. To zmieniliśmy. Pani poseł chyba też na tym głosowała. Ja to wprowadziłem. Luka pyta, rządzicie 8 lat, czy potraficie wziąć odpowiedzialność za cokolwiek, czy tylko obwiniać PO, choć już dawno nie rządzi? No ale to nie jest, że odróżnimy pewną rzecz. Ja to dlatego specjalnie. Ale mogliście na przykład zmienić, obniżyć VAT, a tego nie zrobiliście. Ale to jakby... No jeśli chodzi o te złe decyzje poprzedników. No ja rozumiem, ale jakby no w tej chwili to już VAT się pojawia, więc jakby wrócił do tych odpadów. To nie, ale jednak... Pani redaktor... dlatego, że jest taki wysoki VAT, my to wszystko odczuwamy w naszych portfelach. Pani redaktor, ale nie mieszajmy pojęć. Pani redaktor, mogę... z czego najwięcej zyskuje budżet? Ale mogę, ale no teraz, ale mogę teraz wrócić do tych odpadów, bo one są jednak... Może jestem odpadocentryczny w dzisiejszym programie, ale to wynika z tej problematyki. Panie redaktor, chciałbym zwrócić uwagę, że ustawa, która by to wszystko zamykała i rozwiązywała ten problem, należałoby po prostu zabrać w pełni kompetencje stronie samorządowej. Po prostu samorządy nie zdały egzaminu i musimy coś z tym zrobić, bo decyzje, które wydają, po prostu okazały być na tyle błędne i ignorowali, że nie biorą żadnej odpowiedzialności. Aha, czyli pan stawia tezę, że odbierzecie te kompetencje, jeśli chodzi o... Ja nie stawiam takiej tezy, że ja zrobię to. Pan mówi, że należałoby, tak? No myślę... No ale wie pani, jak nazwać sytuację, kiedy starosta na przykład podejmuje decyzję... właśnie, w sprawie Zielonej Góry urzędnicy, również starosta byli zatrzymani w ramach postępowania nie tylko przekroczenia uprawnień, ale to pokazuje, panie redaktorze, że mamy do czynienia z mafiami, z poważnymi strukturami na szczeblach samorządowych i powiązaniami lokalnymi. Jest to pewien problem, dlatego że pamiętajmy, że odpady są ulubioną przestrzenią funkcjonowania zorganizowanych grup przestępczych w różnych obszarach, również prania brudnych pieniędzy. Jeżeli mamy samorządowca, który ma małe instrumenty do tego, żeby podjąć działania, co więcej, może być na przykład sponsorowany przez taką firmę odpadową, no to widzieliśmy schematy, które są naprawdę bardzo groźne dla państwa polskiego. A gdzie tak było, stąd... że samorządowiec był sponsorowany przez nie chciałbym w tej chwili ujawniać postępowania, które jest toczone, ale jeżeli państwo zwrócą się do odpowiedniego instytucji, to myślę, że... czyli pan te informacje ma od swojego kolegi ministra Ziobry? Nie, akurat to było przysłane w ramach pewnych informacji do pokazania, kontakty bliskie. A kto panu to przysłał? Nie będę w tej chwili o tym mówił. No ale to panu bezpośrednio ktoś przysłał takie informacje. No tak, które zostały gminie, w jakimś mieście prezydent, burmistrz, nie wiem, no włodarz to jest sponsorowany to, przez firmę, to, jaką transportową. Sponsorowane jak sponsorowane, ale były to związki bliskie, żony zatrudnione i tak dalej, czy bliskie relacje pomiędzy ale coś władzą pan insynuuje, potem nie mówi. Nie ale ja nie mówię nazwiska, bo jakbym powiedział nazwisko, to wie pani, no jednak jest postępowanie, ono będzie wyjaśnione i wtedy sądzę, że będzie właściwie. Czy postępowanie nie jest objęte tajemnicą? Jest, ale ja nie mówię nazwiska. Ale ja w tej sprawie informowałem. To akurat nie jest ujawnienie żadnego. A kiedy będą wybory?
A ja nie wiem, ja nie jestem prezydentem. No, nie chciałbym nawet... Bo Donald Tusk wczoraj w studiu mówił, że doszły do niego sygnały z Pałacu Prezydenckiego. A to wie pani, co on głosy może słyszy, że akurat... No nie jest tak trochę, to wie pani, on wczoraj takie rzeczy wygadywał, że to już naprawdę... Sygnały, że po tym, kiedy wezwał do marszu 1 października i żeby została podjęta decyzja, żeby wybory przesunąć. Coś pan słyszał na ten temat? Nie, no ale Donald Tusk ma różne słuchy. Więc. No ale czy pan coś słyszał generalnie w swoim środowisku, że są takie pomysły? Pani redaktor, czy ja chcecie przesunąć wybory? Pani redaktor, ja zajmuję się w tej chwili pracą, a nie jakimś kolejnym. No i ta praca polega na tym, że pan po prostu przychodzi na konferencję. Nie, a 11 ust pani nie zauważała? W ramach godzin pracy i pan po prostu pani redaktor, tam psuje szyki pani redaktor, kolegom z opozycji. A czy pani naprawdę 11 ustaw nie zauważyła? No dobrze, a rozumiem, że pan po prostu... A ja mam prośbę, jak będą przychodzili posłowie, niech pani zada pytanie albo ministrowie. Byli na przykład z Platformy Obywatelskiej. Z czego są znani, ile ustaw przeprowadzili? Ja naprawdę bardzo to lubię, że tutaj przychodzą poszczególni politycy i mówią mi, o co ja mam pytać, a o co nie pytać. No bo mi pani sugeruje, że wy pani 11 ustaw, to jest mało? No dobrze, ale przy okazji nie przeszkadza to panu, że przychodzi dzisiaj awanturować. Ja nie, to nie jest awanturnictwo, to jest prostowanie nieprawdziwej informacji. Ja uważam, że takie zachowanie nie przystoi wiceministrowi. Rozumiem, że pani dba o mój PR, ale pani redaktor. Nie o pana PR, tylko o PR urzędnika państwowego. Dobrze, to ja pani powiem taką ciekawość. Mogę powiedzieć, czy nie? Polskiego rządu, ale czy to przystoi wiceministrowi, to nie przystoi. Mogę powiedzieć jedno zdanie? Wie pani, co powiedział pan Grabiec? Po prostu to już mnie rozmawia, ręce opadły. Ja mu pokazuję te dokumenty, że tam jest Platforma Obywatelska, decyzja, że dlaczego to było tak zrobione. On mówi tak, ale to my już tam nie rządzimy. Aha, czyli można podjąć decyzję, doprowadzić do katastrofy, ale później co? Przerzućmy ten problem, tak? No nie, to tak się nie odbywa. Ale nie może być też tak, że przerzucamy odpowiedzialność tylko na... Ale nikt nie przerzuca. Tylko pani trzeba redaktor, brać odpowiedzialność za to tu i pani teraz. Pani redaktor, a czy to nie jest też tak, jak pani widzi, że my podejmujemy działania, które zmierzają do wyeliminowania szarej strefy i wypowiedzieliśmy mafiom odpadowym walkę? Kto dzisiaj jest, jeszcze raz powtórzę, w areszcie? Kto dzisiaj ma problem? Kto dzisiaj może kontrolować, nie zapowiadając 7 dni wcześniej? To wszystko są zdane Zjednoczonej Prawicy. Wszystko zgoda na to. Ale nikt dzisiaj tego nie zauważa. To Donald Tusk atakuje legalnych przedsiębiorców, to na litość boską. Tylko chodzi o to, że... On oszalał. Mieszkańcy, którzy mają tu się pod zgodzę swoim z panią bokiem o takie tyle. Składowisko, to naprawdę no, boją się swoje pani bezpieczeństwo. Redaktor, powiecie Sochaczewski, trudno na przykład, naprawdę im się pani dziwi, redaktor, tylko dlaczego na przykład nie mówimy o tym? Dla nich najważniejsze, żeby takie składowisko. Ale marszałek również ma możliwość finansowania i to jest bardzo ważne, żebyśmy mówili o współpracy różnych instytucji. Ja nawet wczoraj zapowiedziałem, że jeżeli będzie taka potrzeba, razem z panią marszałek Polak, chociaż tak wyjdzie, będzie kłamała, ale bardzo chętnie usiądę do stołu i będę rozmawiał o rozwiązywaniu problemów. Ale nie pozwolę na to, żeby obrażać służby i nie pozwolę na to, żeby dezinformować opinii publicznej, bo to po prostu nie przystoi. Kolejne pytanie od pani poseł Kucharskiej-Dziedzic. Specustawa Odrzańska przewiduje zwiększenie opłat za odprowadzenie solanki do rzeki dopiero od 2030 roku, czyli za 7 lat. Solanka jest główną przyczyną zakwitu złotej algi i śmierci ichtiofauny. Dokument wprawdzie zwiększa kary za działania szkodzące rzece, ale nie mają one dotyczyć kopalni, czyli tych zakładów, które wlewają do Odry najwięcej słonej wody. Dlaczego Ministerstwo Klimatu nie staje po stronie środowiska? Dlaczego nie wprowadza dostępnych, sprawdzonych rozwiązań, na przykład dofinansowania do systemów odsalania wody w kopalniach? Pani redaktor, bardzo cieszę się, że pani poseł się zainteresowała, tylko że to nie jest ten resort, który prowadzi tę ustawę. Ja tego tematu nie prowadzę bezpośrednio. Pani po prostu poseł pomyliła instytucję albo osobę. To kto to prowadzi? To bezpośrednio prowadzi Ministerstwo Infrastruktury, pani minister Grubarczyk. No, może pani poseł po prostu nie odróżnia mnie z panem ministrem, ale doceniam, mogę odpowiedzieć. Więc... Za odsalanie wody w kopalniach nie, ewentualnie... Odpowiada kwestie, pan minister Grubarczyk. Tak? Kwestie rewitalizacji i prowadzenia tego typu projektu ustawy, o którym mówi pani poseł i zgłasza uwagi, nie jest w gestii w tej chwili merytorycznego prowadzenia projektu ustawy. Ja myślę, że też chodziło ustawy o to, dlaczego ja rozumiem, ale ja odpowiem. Ministerstwo Klimatu nie stanęło rejtanem i nie wprowadziło jednak odpowiem, pani redaktor, na przykład dofinansowania do systemów odsalania wody w kopalniach. Bo tego typu... Ale jest takie dofinansowanie? Zaraz. Panie ministrze, czy jest ale takie dofinansowanie mogę odpowiedzieć, do systemów tego typu wody w kopalni? Nie potrzeba na przykład takiego dofinansowania przez KGHM z jednego prostego względu, że KGHM już zapowiedział, można wejść na stronę KGHM-u. Duża instalacja, która będzie odsalała wodę, zostanie stworzona. To zapowiedział prezes pan Zdzikot. No, ten harmonogram jest realizowany na stronie KGHM-u, tak? Tak, możemy to sprawdzić. Ale również ważne jest to, szanowni państwo, ponieważ sądzę, że opinia publiczna jest zainteresowana. Mamy sytuację,
identyfikację śniętych ryb i identyfikację piany. Wszystkie służby są postawione w stan weryfikacji, czy właściwie sprawdzania tego, co się wydarzyło po stronie czeskiej. Był kontakt pani minister Moskwy z panem ministrem środowiska Republiki Czeskiej. Weryfikujemy to, badamy ryby, pobór wody i będziemy państwa oczywiście na bieżąco informować, co się wydarzyło w Czechach i dlaczego te śnięte ryby przypłynęły do Polski. Pan jest prawnikiem, tak? Tak. Sebastian pyta, w związku z tym, czy według pana, prawnika, podczas prowadzonej przez pana gry plenerowej skrytki Platformy naruszono dobra osobiste osób, których kartonowe wizerunki wykorzystywano w tej zabawie? Jeśli nie, to proszę powiedzieć, dlaczego nie? Dlatego, że cytat z tego, tej grafiki jest między innymi wzięty z Radia Z. Ale poważnie. Ale te, nie grafiki, te postaci. Nie, ale te grafiki tak... są, nie, no to są satyryczne. Dlaczego to wypania? No przecież nie ma... Nie, no nie chodzi o wizerunki osób, nie tylko tylko wizerunki. No tak, ale... Ale rozumiem, co, wizerunek jest zakazany? No nie, ale rozumiem, że wizerunek i potem, że pan umieści tam cytat, uważa pan, że to wszystko w porządku, tak? Rozumiem, nie narusza żadnych osobistych, tak? Dlatego, że cytat jest umieszczony w Radia Z. Ale co tam jest takiego naruszającego dobra osobiste? No tutaj, słuchacz zauważył, że pyta po prostu, czy te kartonowe wizerunki wykorzystywane w tej zabawie, wizerunki polityków konkurencji... Ale co, Sławomir N. pozwolił, żeby używać jego nazwisko Nowak. Włodzimierz K. pozwolił, żeby używać Karpiński. Rafał B. pozwolił, żeby nazywać Baniak. No to Sławomir N. Czyli pana zdaniem nie jest naruszony, nie jest, absolutnie. Nie jest. A czy Zbigniew Ziobro również uważa Konfederację za partię dzieciaków, szaleńców oraz... czy także wyklucza koalicję suwerennej Polski z Konfederacją? No nie, to już naprawdę, już zostawmy dzielenie skóry na niedźwiedziu i robienie jakichś takich dziwnych, że tam kto uważa, co nie uważa. Jestem przekonany, że rząd Zjednoczonej Prawicy będzie mógł w obecnej formule w przyszłej kadencji funkcjonować, dlatego że sprawdziliśmy się jako ci, którzy są dobrymi. Tylko, że sondaże pokazują, że jednak... A wie pani, co sondaże? Żadna partia nie wygra na tyle, żeby mieć samodzielną większość. Zależy, kto je zamawia. Będzie musiała sama pani mieć... wie, że zależy, kto je zamawia. No ale wie pan, to wszystkie są generalnie jakieś podrasowane, naprawdę serio. Wie pani, jak to no ja, a z waszych sondaży co niby wynika? Że pani co? Redaktor, z mojego sondażu wynika to, co jest z terenu, a ja jeżdżę, spotkam się z mieszkańcami i widzę, o czym ze mną rozmawiam. No i o czym rozmawiałem z panem? Między innymi o tym, że nie chcą, aby Unia Europejska zabrała kompetencje Polski, między innymi w lasach, w sprawach dotyczących... O, lasy to akurat wasze latyfundia. To akurat lasze, to tutaj no, bronicie... Takie latyfundia, że jak widać na razie stan lasów polskich jest coraz lepszy, więc dobry gospodarz to dobre wyniki. Czyli nie będziecie rządzić absolutnie z Konfederacją. A czy tak będzie, to się okaże generalnie. A jak się panu podobał występ wczoraj pana prezesa Banasia w towarzystwie Sławomira Mentzena, lidera Nowej Nadziei, jednego z liderów Konfederacji? Sądzę, że to wprost łamie przepisy mówiące o polityczności urzędu prezesa Najwyższej Izby Kontroli. No i co, i w związku z tym jakieś środki podejmiecie? Nie wiem, jaki jest katalog możliwości podjęcia tego typu postępowań wobec tej sytuacji. Pragnę zwrócić uwagę, że prezes Najwyższej Izby Kontroli jest instytucją, która posiada bardzo dużą autonomię oraz postępowanie dotyczące posiadania immunitetu przez pana prezesa i innych jeszcze takich obwarowań dotyczących właśnie dbania o tą niezależność. Uważam, że to, co zrobił pan Mentzen, jest krzywdzące dla pana prezesa Banasia i odwrotnie. Tylko to był przecież wasz człowiek, można powiedzieć. Mówicie, że jest kryształowy. Pani, pani ja go nawet nie zna, więc proszę mnie o to. No ja nie mówię, że pan go zna generalnie. No pan... Ale ja przecież odpowiadam za wszystkich grzechy tego świata. No rozumiem, że teraz już po prostu nikogo nie znam. No nie znam faceta, mogę za niego odpowiadać. No pani, to już jest weryfikacja. Ale jak pan zagłosował? Zagłosował pan za tym, żeby został prezesem NIK-u? Ja chyba nie byłem jeszcze wtedy posłem. Nie? Nie, chyba nie. Nie był pan wtedy posłem? Nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy było to głosowanie. Nie chciałbym tych kliników wracać w błąd. A to pan jest posłem od 2019, tak? Tak, ale jeżeli był, to no, na pewno głosowałem, ale to jest rekomendacja, która jest dotycząca jakby zaufania, że osoba rekomendowana, ale widać czasami, no niestety zdarzają się osoby, które chociażby ta konferencja pokazują, że nie do końca były trafnymi osobami. No wnioski należy też na przyszłość. A syn pana prezesa będzie startował z list Konfederacji? No syn to jest już zupełnie co innego. No syn to jest, jak rozumiem, osoba, która nie jest związana z jakąkolwiek instytucją. No ale też miał lukratywne posady w spółkach związanych z państwem, kiedy jeszcze... Żyliście w zgodzie z Marianem Banasiem. Nie znam tego faktu. Nie zna pan tego faktu. To jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Czy ten rząd nie miał naprawić Polski, posprzątać po PO-PSL-u? Czemuś to nie udało? I czemu mam wierzyć, że to się uda w kolejnej kadencji? Pyta Sławomir.
No, chociażby dlatego, że sprawa dotycząca zmian przepisów, jeżeli chodzi o ten temat, który był w większości programu, czyli gospodarka odpadowa i walka z mafiami odpadowymi, pokazuje, że to rząd Zjednoczonej Prawicy sprząta po Platformie, chociażby w sprawach dotyczących wprowadzenia systemu SENT, kodeks karny, uszczelnienie systemu poprzez BDO, zakaz importu śmieci do Polski, odpadów niebezpiecznych, te nowe instalacje, które mają powstać, to wszystko zmierza do tego, żeby rzeczywiście posprzątać ten temat, który jest niestety wieloletnim, tak naprawdę nie 25 lat, jeszcze więcej. To jest na pewno skomplikowany problem, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Natomiast no, jak się słyszy, że to jest prawie około 500 składowisk tego typu niebezpiecznych, toksycznych odpadów. Tylko, że one, wie pani, kiedy powstały w większości, niestety. Dobrze, no ale... Ja wiem, ale jeszcze... zastanawiam się, czy 8 lat to jest jednak wystarczający czas, żeby się tego pozbyć. No nie mówię, że w całości, ale jeżeli byśmy zabrali samorządom kompetencje, sądzę, że to by był czas wystarczający, ale nie było decyzji, żeby kompetencje... Czyli wszystko zabrać. Musi być sterowane z Warszawy. No jak samorządy... Centralnie. Ja nie powiedziałem nigdy tego. No nie, no powiedział pan, że... W sprawach śmieci, tak. Ale coraz więcej kompetencji przecież chcielibyście odebrać się samorządom. Tylko, że jeśli uszczupla się ich... dochody, jak? Chociażby. A Polski Ład to im nie pomógł? No dobrze, a przecież, ale chociażby... A w Warszawie to nie jest... A z czego czerpią samorządy? Też chyba z PIT-u, prawda? No tak, na co rozwoju gospodarczego nie ma i... No ma a jak obniżyliście podatek ten... Ten próg podatkowy, czy no to też uszczupla dochody dobrze, samorządów. Dobrze, w skali makro, pani redaktor, w Warszawie zmniejszyły czy zwiększyły się wpływy do budżetu? Nie wiem teraz, czy się A ja pani odpowiem, bo się zwiększyły. Tak? O ile się zwiększyły? O setki milionów złotych. A ja słyszę, że jednak będzie brakowało 10 miliardów. Gdzie? W Warszawie? Tak. To będzie brakowało, no bo może gospodarza nie ma, bo sam nie wie, że ma pieniądze. A no tak, no przecież nie ma takiego budżetu. Zapomniałam, że przecież jak dzień bezdowolenia Platformie Obywatelskiej jest dniem straconym dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. A i vice versa chyba dla nich. Vice versa dla nich? No, a oni nie mają dnia straconego, jak nie wymyślałem głupot? Wy jesteście naprawdę jak... Niektórzy z nich to nawet jak śpią, ale to taka forma. Dziękuję bardzo i życzę panu dobrego dnia. Również pani redaktor i słuchaczom Radia Z. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.